Podczas wakacji w Świebodzicach czekało bardzo dużo atrakcji nie tylko na dzieci, również na dorosłych. W Parku Miejskim zorganizowana została akcja Aktywne Lato. Dla osób, które lubią relaks, koncentrację i spokój, przygotowane zostały zajęcia jogi. Ponieważ w zeszłym roku joga cieszyła się bardzo dużym powodzeniem i chętnie wszyscy przychodzili do parku na jogę, w tym roku znowu powtarzaliśmy zajęcia z jogi w środy i w poniedziałki o godzinie 18 do 19 z haczykiem. Ćwiczyliśmy sobie na spokojnie w deszczu, w słońcu, w parnocie. Panie czekały dzielnie. Pogoda pokonała nas na razie tylko raz. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku też będziemy prowadzić jogę, że będzie nas jeszcze więcej. Panie przodują, ale pojawiają się również panowie, którzy są niezłomni i przychodzą. Czasem dzieci, wzbudzamy duże zainteresowanie w całym parku. Wprowadzamy trochę ciszy i spokoju, zainteresowania. Może ktoś jeszcze będzie w przyszłym roku ćwiczył. Mamy panie z Kamiennej Góry i z okolic, także nie tylko Świebodzice, w Świebodzicach ćwiczą. Formą aktywności przewspaniałą jest joga. Jak widać, nie potrzebujemy niczego, nawet butów. Możemy sobie poćwiczyć z kręgosłupem, z naszymi mięśniami, pourazowo pozbyć się pewnych bóli, pozbyć się bóli, które są związane z urazami albo z przeciążeniami kręgosłupa, wzmóc ruchomość naszych stawów, wyciszyć się, pokonać depresję, naładować się pozytywną energią, uśmiechem, radością życia i w ogóle jest wszystko wspaniale, co panie mogą tutaj potwierdzić. Potwierdzacie? Tak! No właśnie. Natomiast gorące rytmy przygotowano dla miłośników zumby. Z inicjatywy naszego burmistrza Bogdana Korzuchowicza odbywały się u nas w parku zajęcia zumby, które cieszyły się wielką popularnością. Dużo osób dołączyło, spróbowało tej aktywności i zakochały się w fanie zumby i bardzo dziękujemy za możliwość prowadzenia takich zajęć. Letnie spektakle w Parku Miejskim dla dzieci cieszyły się ogromną popularnością. To już kolejny rok, gdy miasto zaprasza najmłodszych mieszkańców na teatrzyki. Oczywiście w przyszłym roku kolejna edycja, a tak było na zakończenie sezonu 27 sierpnia. Znakomitą zabawę miały dzieci podczas Dnia Baniek Mydlanych, a wystarczyło trochę wody, płynu i specjalne do tego urządzenie. Jedni puszczali bańki, stawiając na ilość, inni na rozmiar. Frajdę miały dzieci, ale do czasów dzieciństwa cofnęli się też dorośli. Puszczamy bańki wysoko do nieba, wysoko, nie do ziemi. Jak ci się podoba puszczanie baniek mydlanych? Bardzo fajnie. Dużo razy już puszczałam, no i lubię puszczać mydlane bańki. Impreza jest bardzo udana i przypomina mi się to taka impreza z dzieciństwa. I dlaczego je się ten chlebek i ten chlebek? Mamy jeszcze taki chlebek. Bardzo ciekawą propozycję przygotował dla dzieci Miejski Dom Kultury Spotkania z Kubą Łukaszonkiem, najmłodszym uczestnikiem czwartej edycji MasterChefa.
Podczas spotkań z dziećmi Kuba pokazał naszym Milusińskim, jak przyrządzić pyszne i zdrowe przekąski. Jak Ci się podobają zajęcia z Masterchefem? Są bardzo fajne. Myślę, że się czegoś tu nauczę i zjem sobie pożywną kanapkę. Uważam, że są bardzo fajne i można się czegoś nauczyć. Ja również uważam, że można się czegoś nauczyć i możemy sobie przyrządzać różne kanapki i będzie fajnie. Zajęcia są bardzo interesujące, i bo jest pan, który mi dał na wcześniejszych zajęciach autograf. W Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach dzieci spędzały wakacje bardzo aktywnie, uczestniczyły w zajęciach muzycznych, szachowych, plastycznych. Nowością były zajęcia z rusznikarstwa czy zajęcia linowe. Ja myślę, że dzieci były bardzo zadowolone, a jak się dzieci cieszą, to przede wszystkim my jako pracownicy Domu Kultury również cieszymy, że forma, którą zaproponowaliśmy, spełniła się w 100%. No, było bardzo fajnie. Ogólnie niedawno wróciłam z Kolonii, ale już mi się bardzo tutaj podoba. A co szczególnie? W jakich zajęciach brałaś udział? Najbardziej mi się podobał turniej szachowy. Było fajnie i najbardziej mi się podobała plastyka. Mi się najbardziej podobała plastyka. Rysowaliśmy i kolorowaliśmy tam obrazki z jednorożcami i księżniczkami. Mi się podobało zajęcia wszystkie, ponieważ było bardzo dużo zabaw i atrakcji. Bogaty program zajęć przygotowała również świetlica środowiskowa. W tym roku w świetlicy środowiskowej organizowana jest półkolonia pod tytułem Wakacje z tęczową gromadą dla 45 dzieci z miasta Świebodzice. Głównymi atrakcjami to spływ w bardzie pontonowy, park linowy na Ślęży, zdobywanie Góry Ślęży, poznanie historii Zamku Grodno oraz wyjazd na zakończenie do kina w Świdnicy. W ciągu tygodnia odbywają się wędrówki piesze do Książa, na Cisy. Od poniedziałku do piątku uczęszczamy również na basen, Osir w Świebodzicach. Spędzamy czas na świetlicy, grając w gry planszowe, grając na komputerach. Dziewczynki, jak spędziłyście czas w świetlicy środowiskowej podczas wakacji? Wyjeżdżałyśmy na wycieczki. Jak była zła pogoda, to spędzałyśmy czas na świetlicy. We wojnę grałam w pociągi i statki. Bawiłam się z moimi koleżankami. Przez okres wakacji na niebie w większości czasu świeciło piękne słońce, a Świebodziczanie wiedzieli, jak spędzić czas podczas tak upalnego dnia. Oczywiście na świebodzickim basenie. A jak co roku na świebodzickim Osirze odbywała się półkolonia. Koloniści korzystali z basenu odkrytego, gdzie kąpali się, uczyli pływać oraz brali udział w grach i zabawach w wodzie. Dzieci chodziły na kręgielnie, grały w piłkę nożną, koszykówkę, tenis ziemny oraz tenis stołowy. Brały udział w zajęciach fly fitness, zumbie, aerobiku oraz warsztatach tanecznych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się treningi piłkarskie, treningi siłowe. Dzieci wzięły także udział w prelekcji zorganizowanej przez ratowników WOPR. W ostatnim dniu kolonii podopieczni otrzymali podarunki i słodkości oraz pamiątkowe dyplomy. W trakcie wakacji Świebodzice przeniosły się również w złote czasy powożenia, czyli koniec XIX i początek XX wieku, podczas V Międzynarodowego Konkursu Powożenia imienia księżnej Daisy. 12 zabytkowych powozów zaprezentowało się na świebodzickim rynku, a w powozach siedziały damy w strojach z epoki w stosownych kapeluszach, panowie w cylindrach. W sercu naszego miasta odbyła się próba terenowa z przeszkodą.
Wakacje w Świebodzicach w tym roku należały do bardzo udanych pod względem wydarzeń kulturalnych, sportowych, imprez plenerowych, a przede wszystkim znakomitej zabawy dla naszych pociech. O podsumowanie lata poprosiliśmy burmistrza naszego miasta, Bogdana Kożuchowicza. To nawet dobry moment, żeby podsumować lato, wakacje kończące się już, chociażby na takim spotkaniach, powiedzmy, dożynkowych na ogródkach działkowych, ale również na naszych dożynkach miejskich, które będą miały miejsce w najbliższą niedzielę, łącznie z parafią księdza Witolda na Cierniach. To, proszę Państwa, szereg zorganizowanych kolonii, półkolonii, spotkań dla przede wszystkim dzieci i młodzieży, ale to również wiele atrakcyjnych, myślę, zorganizowanych takich spotkań dla osób dorosłych i zarówno, nie wiem, ćwiczenia jogi, zumby, teatrzyki, teatry, wszelkiego rodzaju plenerowe spotkania, festyny. Myślę, że to wszystko było na tyle, chociażby piknik lotniczy już też tradycyjny, to wszystko na tyle pozwoliło wypełnić dzieciakom czas i osobom dorosłym, że ta zabawa i spędzenie tego czasu było w miłej atmosferze i w dużej radości.